Edukacki. Mówię o tych pracach domowych nie bez do tego, że, że my mamy pomysł na tą pracę domową. To znaczy, mamy, chcemy odnowić Twój apel, który wniosłeś na portalu na temat dwa lata temu o tym, żeby zadawać prace domowe z umiarem. My chcemy się za te prace domowe znowu zabrać, ponieważ uważamy że my jako nauczyciele grubo przesadzamy. Tak, ja myślę tutaj, że to dążenie do zrealizowania podstawy programowej, a, a tak naprawdę często to nie podstawy, tylko podręcznika, umówmy się i umówcie się, za wszelką cenę powoduje, że nauczyciel ma w głowie taki pomysł, hmm, to jak ja mam tyle i tyle godzin, a w sumie wypadałoby, żeby na zrealizowanie tego, co mam w podręczniku, to jednak więcej godzin potrzeba, to ja połowę zrobię w klasie, połowę niech oni zrobią w domu. Mm, dokładnie. A poza tym jeszcze jest taki strach. Zauważyłem, wiesz, przed rodzicami naszych uczniów, którzy przychodzą i oceniają czasami pracę nauczyciela nie po tym, jak uczą, tylko po tym ile. Ci uczniowie muszą się jeszcze uczyć w domu. I niektórzy niestety mamy chyba takie mniemanie, takie że jak uczniowie dużo odrabiają naszych prac, to znaczy, że jest dobrze. Rodzice, u mnie prac domowych nie jest dużo w mojej szkole, ale ci nowi nauczyciele, ci nowi rodzice, którzy przychodzą, często na początku zachwyceni tym, że dziecko takie szczęśliwe, potem samo zaczyna mieć problemy z tym, że no wie pan, ale on nie pracuje w domu, on nie. Nic nie ma do zrobienia i to tak. jest, wiesz, tak, się jest nie tak, on ich chyba, no, on teraz y, ma czas, ja mówię, no ale dlatego tutaj chyba państwo są. Także y, ja też, to nie jest tak, że to my przesadzamy, ja myślę, że do dorośli przesadzają, powtarzając jakieś tam swoje rzeczy. Żeby było jasne, my nie jesteśmy przeciwko pracom domowym. No chyba, że z My plastyki. jesteśmy... No, i teraz już nigdy nie zaprosiłem nikogo z plastyki przez ciebie. Yy, tak, bo ale powiedzmy sobie szczerze, chodzi o to, że, yy, że nie chcemy, yy, że, że chcemy zacząć taką akcję, która będzie się nazywała Zadaje z sensem. Taki będzie hashtag, yy, który ma nas, nauczycieli, zmusić do takiej autorefleksji, czy naprawdę to, co zadaje, zgadza się. I yy, o ile ja. Mówiłem o tym apelu dwa lata temu, a tak naprawdę to już w 2013 roku, kiedy gdzieś tam media zapraszały mnie do tego, żeby powiedzieć coś mądrego. No to myślałem, co mądrego mogę powiedzieć. I uwierzcie mi, że wtedy miało to sens, a w tym momencie, kiedy powstały klasy siódme, które niekiedy mają 39 godzin tygodniowo i te dzieci siedzą od 7 do 15 jak na szychcie w kopalni, a później przychodzą do domu i nagle muszą 3 godziny spędzić kolejne to umówmy hmm. się, w tym momencie przy tych uwarunkowaniach zewnętrznych, czyli tym natłoku różnych informacji, bodźców, to jest, to jest rzecz, która naprawdę te dzieci, jeżeli my czegoś z tym nie zrobimy, to one nam kiedyś za to odpłacą z nawiązką, że my żeśmy o nich nie pomyśleli, że ktoś kiedyś klepnął liczbę godzin, bo musi być tego przedmiotu, tego przedmiotu, tego przedmiotu, zapomniał ktoś to sumować.